Cześć dziewczyny! Dzisiaj mam dla Was filmik, który będzie dotyczył trików kosmetycznych z użyciem ściereczki muślinowej. Takie ścierki były tak naprawdę jednymi z pierwszych akcesoriów, które zrobiły trochę karierę w blogosferze i na YouTubie, kiedy zaczęłam prowadzić bloga i kanał. Z czasem zyskały troszeczkę złą sławę, ponieważ okazało się, że dla bardzo wielu dziewczyn, które miały bardzo wrażliwą skórę, były po prostu zbyt ostre. Natomiast moim zdaniem takie ściereczki muślinowe naprawdę mają swoje miejsce w pielęgnacji i można wykorzystać je na bardzo wiele fajnych sposobów. Być może posiadacie takie ścierki w domu, ale ich już nie używacie, może pomyślałyście nad ich zakupem, więc dzisiaj pokażę Wam parę fajnych sposobów i trików na to, jak wykorzystać je w troszkę taki mniej standardowy sposób i dołączyć do swojej pielęgnacji. Wszystkie patenty są używane przeze mnie tak naprawdę stosunkowo często i je uwielbiam. Pierwszy trik jest bardzo prosty i będziemy wykorzystywać w nim złuszczającą moc ściereczki. Zwykle jeśli jestem w domu, robię to przy pomocy kamienia peelingującego, który jest troszeczkę mocniejszy. Natomiast jeśli jestem na wyjeździe i szykuje mi się jakieś ważniejsze wyjście, chcę, żeby mój podkład wyglądał naprawdę idealnie, a nie mam przy sobie całego arsenału moich różnych kosmetyków złuszczających, akcesoriów itd., to wykonuję ten trik właśnie z pomocą ściereczki muślinowej, którą głównie z tego względu zawsze zabieram ze sobą na wyjazdy i mam specjalną osobną ściereczkę, która wiecznie czeka spakowana w mojej kosmetyczce w walizce, więc to też jest taka fajna rzecz, o której warto pamiętać, bo ona naprawdę na wyjazdach bardzo się przydaje i dziewczyny, gwarantuję Wam, że będziecie zaskoczone. Jeśli, tak jak mówiłam, czeka nas jakaś większa okazja, ważniejsze wyjście, chcemy, żeby wszystko wyglądało idealnie, ale zauważyłyśmy, że na naszej twarzy niektóre obszary delikatnie się łuszczą, mamy jakieś suche skórki obok nosa i tak dalej. Chcemy się jej delikatnie pozbyć w taki sposób, który nie będzie drażniący ani wysuszający. Generalnie myślę, że większość z nas wie, że w trakcie podróży taka skóra też lubi się przesuszać, nie wiem, jeśli długo jedziemy pociągiem, latamy samolotem i tak dalej. To ten patent oprócz działania złuszczającego będzie też działał delikatnie nawilżająco. Na naszą ściereczkę nakładamy, tak podkładając palec, odrobinę ulubionego kremu nawilżającego albo maski nawilżającej. I po roztarciu możemy, wykonując delikatny masaż, zatrzeć punktowo te miejsca, w których skóra nam się łuszczy. Krem tworzy taką delikatną warstwę poślizgową, dlatego ta metoda nie jest tak drażniąca, jak gdybyśmy chciały robić to na przykład na mokro, z użyciem jakiegoś żelu. Jeśli już wybierzemy taką opcję, to też jest całkiem fajne rozwiązanie, ale tutaj bardziej polecam pracę z olejkiem, na przykład do OCM. Nawet nie z olejkiem z emulgatorem, tylko właśnie takim zwykłym olejkiem do OCM, ponieważ wtedy unikamy takiego wysuszającego działania i podrażnienia. Natomiast ta metoda z kremem jest naprawdę świetna, możemy zadziałać bardzo punktowo i bardzo dokładnie. Oczywiście im bardziej naturalny krem o łagodnym składzie, tym lepiej. Ja tutaj używam kremu wygładzającego z Scenelle. To może być Wasz dowolnie wybrany, ulubiony krem, który akurat macie przy sobie, ale tak jak mówiłam, im prostszy, taki bardziej łagodzący skład, tym lepiej. I to jest ten mój ulubiony patent numer 1, a ulubiony patent numer 2 dotyczy usuwania plam po samoopalaczu, ponieważ w bardzo podobny sposób możemy pozbyć się tych, nawet nie powiem tyle co zacieków, czy jakichś takich bardziej intensywnych plam, które czasem mogą pojawić się po nakładaniu samoopalacza, jeśli nie mamy z nimi dużo doświadczenia, bo po prostu testujemy jakiś nowy produkt. Czasem takie wpadki się zdarzają, wtedy w bardzo łatwy sposób możemy też punktowo usunąć te ciemniejsze miejsca właśnie z pomocą takiej muślinowej ściereczki. Bardzo fajnie w tej roli sprawdzają się też rękawice Kessa, ale zarówno rękawice, jak i ściereczki muślinowe sprawdzą się o wiele lepiej, jeśli chodzi o ścieranie takich resztek samoopalacza, niż na przykład gruboziarniste peelingi, które są po prostu nie dość dokładne i mają zbyt duże drobinki. I w tym wypadku pomocne jest to, jeśli cały zabieg wykonamy na zwilżonej, mokrej skórze, na przykład po prysznicu, chociaż nie jest to warunek konieczny, ponieważ ten sposób działa też przy usuwaniu śladów na sucho, natomiast na takiej mokrej skórze to oczywiście działa troszeczkę mocniej i tak samo, w taki sam sposób nakładamy odrobinę balsamu na naszą ściereczkę i masujemy to miejsce, które jest ciemniejsze lub na którym pojawiły się jakieś zacieki. W tym wypadku również radzimy sobie z tym przesuszeniem, które najczęściej występuje w takich miejscach i to jest też świetny patent na to, żeby to jakoś troszeczkę wyrównać i się podratować, jeśli na przykład w ciągu dnia zauważyłyśmy, czy przed takim wyjściem zauważyłyśmy, że właśnie takie plamki gdzieś tam się pojawiły, już nie mamy czasu ładować się pod prysznic, robić całego peelingu i tak dalej, to taka muślinowa ściereczka może nam pomóc. Mój absolutnie ulubiony patent na wykorzystywanie ściereczki zostawiam na sam koniec, żebyście ze mną zostały. Ale teraz kolejny, który naprawdę bardzo, bardzo lubię i którego używam bardzo często. Dotyczy złuszczania ust. Dziewczyny, taka najzwyklejsza muślinowa ściereczka jest milion razy lepsza niż większość peelingów do ust. I ja mam osobną ściereczkę, którą używam właśnie do tego celu, ponieważ tak naprawdę jeśli chodzi o peelingi do ust, większość z tych produktów ma dla mnie po prostu zbyt duże i nawet zbyt ostre drobinki. Jedynymi produktami tego typu, które lubię, są pomadki Sylveco, aczkolwiek one również są dość ostre. Tak naprawdę większość peelingów cukrowych jest moim zdaniem za duża i tak naprawdę mają tak jakby zbyt mocny potencjał drażniąco-drapiący. Tak naprawdę nie o to tutaj chodzi, ponieważ skóra ust jest stosunkowo delikatna i tak naprawdę jeśli chcemy ją jakoś manualnie złuszczać, to o wiele lepsze będzie delikatne działanie czegoś, co posiada te drobinki troszeczkę mniejsze, ale jest ich więcej i właśnie taką substancję imituje taka ściereczka, którą ja akurat na przykład przed snem stosuję z najzwyklejszą wazeliną albo jakimś cudownym balsamem, połączeniem maseł czy olejków, które sobie sama ukręcę. Taki masaż ust wykonuję też często pod koniec metody OCM właśnie przy pomocy ściereczki i to jest też bardzo, bardzo fajny sposób, więc oczywiście wiadomo, że peelingi do ust, szczególnie te, które pachną i smakują cudownie, są naprawdę fajne, ale powiem Wam dziewczyny, że tak szczerze uważam, że muślinowa ściereczka w tym względzie jest po prostu o wiele, wiele lepsza. Kolejną rzeczą, do której uwielbiam ją używać, jest złuszczanie skóry stóp. I nie chodzi mi tutaj o spód stopy, który oczywiście wymaga mocniejszego złuszczania, czegoś bardziej konkretnego, ale o jej wierzch, boki czy nawet miejsca między palcami, które generalnie troszeczkę trudniej złuszczyć. I czasem, jeśli zdarza mi się robić taką kąpiel dla stóp relaksującą, kiedy moczę je w magnezie, przy okazji stosuję jakąś pielęgnację albo przygotowuję stopy do zrobienia hybrydowego pedikir, to używam właśnie ściereczki muślinowej. Tutaj całkiem sensowne są też takie rękawice złuszczające, które możemy dostać w większości drogerii. One bardzo często są też w Ikea. Natomiast jeśli takiej nie macie lub nie chcecie jej kupować, a jesteście szczęśliwymi posiadaczkami zwykłej ściereczki, to w takim celu też możecie jej użyć. Dziewczyny, ona naprawdę bardzo, bardzo fajnie radzi sobie ze złuszczaniem tej skóry po bokach stóp, tuż pod kostką. Ta skóra jest tak naprawdę stosunkowo delikatna i ona też wymaga złuszczania, jeśli zależy nam na tym, żeby na przykład krem nawilżający jakoś mocniej zadziałał. To są takie miejsca, o których często zapominamy. Natomiast tutaj właśnie takie ściereczki sprawdzają się fenomenalnie. Bardzo często stosuję też ściereczkę do usuwania skórek po takiej kąpieli stóp, ponieważ wtedy złuszczanie tego martwego na skórkę jest naprawdę ultra proste i taki masaż w trakcie kąpieli magnezowej wykonany ściereczką jest niesamowicie przyjemny. Dziewczyny, czas na mój ostatni ulubiony patent i gwarantuję Wam, że jeśli go wypróbujecie, już nigdy nie będziecie chciały robić tego w inny sposób, ponieważ korzystanie z muślinowej ściereczki jest tak naprawdę najlepszym na świecie patentem na bardzo dokładne umycie uszu. To jest coś, co ja robię niemal codziennie. Dziewczyny, tak naprawdę nie ma za bardzo dobrych kąbeczek ani innych narzędzi, które umożliwiają nam tak jakby tak dokładne umycie uszu w najróżniejszych zakamarkach. Natomiast taka muślinowa ściereczka genialnie radzi sobie z całym sebum, ze wszystkimi zanieczyszczeniami. Możemy z jej pomocą bardzo łatwo umyć skórę za uszami, bardzo łatwo też złuszyć tutaj skórę między żuchwą a uchem, dostać się wszędzie, gdzie tylko możemy, o wiele lepiej niż, no nie wiem, dotąd robiłyśmy. To było jedno z takich moich większych odkryć, jeśli chodzi o ściereczki. Jest dość zabawne, ale naprawdę gwarantuję Wam, że ten sposób sprawdza się genialnie. Czasem wiele z nas ma problemy ze skórnikami, które tworzą się w tych zakamarkach uszu, do których nie jesteśmy w stanie tak naprawdę często dostać, a działanie patyczkami też nie jest na tyle złuszczające i na tyle nie pozwala nam pozbyć się tego złuszczającego się martwego na skórka i sobą w takim stopniu, żeby te skórniki przestały się w tych miejscach tworzyć. Natomiast ściereczka muślinowa oczywiście umożliwia to w bardzo taki nawet precyzyjny sposób. Poza tym tak naprawdę to, co ja jeszcze lubię robić, oprócz odrobiny mydła, to często zakrapiam jeszcze taką ściereczkę odrobiną olejku pichtowego albo olejku tymiankowego, szczególnie jeśli czuję, że bierzemy jakieś przeziębienie, na przykład czasem stosuję też amol i do takiego mycia wtedy troszeczkę takiego olejku dodaję. To jest po prostu bardzo przyjemne i takie bardzo relaksujące. Dodatkowo myślę, że jeśli chodzi o takie przeziębienia, to też parę razy troszeczkę taki patent mi pomógł. Jestem ciekawa, czy macie ściereczki u siebie w domu, jeśli tak, to ile? Ja mam całkiem sporą kolekcję, bo jak widzicie, używam ich do zupełnie różnych rzeczy. Zawsze, tak jak mówiłam, zabieram ze sobą w podróż i myślę, że to są tak naprawdę jedne z bardziej niedocenianych akcesoriów, które możemy jakoś jeszcze tam w swojej pielęgnacji wykorzystać. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Czekam na Wasze komentarze. Do zobaczenia i buziaczki.